Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Czerpak, jestem koordynatorem Centrum Wsparcia i Integracji. Nasze centrum pracuje już od 1,5 roku i pomagamy cudzoziemcom w wielu ich sprawach życiowych na terytorium Polski. Sytuacja, która wydarzyła się niedawno na Ukrainie, zwiększyła nasze wysiłki. Jesteśmy od tego czasu oblegani i zasypywani pytaniami i próbą pomocy. Właśnie uruchomiliśmy po wielu spotkaniach i decyzjach wypracowaliśmy taki pomysł, żeby uruchomić całodobową infolinię dla ludzi, którzy tu przybywają. Ta infolinia będzie obsługiwana w dwóch językach, polskim i ukraińskim. Będą tam zasiadać ludzie pochodzący, wolontariusze pochodzący z Ukrainy, którzy są w naszym kraju i chcą nieść pomoc. I taka pomoc jest skierowana do tych ludzi. Będą wiedzieli, jak kierować, komu przekazać odpowiedni numer, jak wskazać im miejsce pobytu, więc te rzeczy są, całodobowo będzie można uzyskać taką informację. Poza tym dyrektor RODA podzielił naszą diecezję i w każdym dekanacie jest osoba odpowiedzialna za swój rejon. Oni mają z nami też bezpośredni kontakt i wiedzą, jak się z nami skontaktować, co mają robić, gdyby tam u nich na miejscu pojawiła się rodzina lub wiele rodzin, którym trzeba pomóc. W związku z tym myślę, że w tej chwili te działania zaczynają być już skonkretyzowane i będzie to pomoc naprawdę celowana i przede wszystkim bardzo skuteczna. Co jeszcze można dodać? Cały czas się uczymy, cały czas przyjmujemy nowe informacje i mam nadzieję, że będziemy wyciągać odpowiednie wnioski i odpowiednio na to reagować. Caritas zorganizował zbiórki, wysłał na granicę wolontariuszy, którzy pojechali tam pomagać. Także cały czas staramy się nieść pomoc potrzebującym. Dziękuję.